Hej, 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 YouTube, nie jestem, to jest gameplay z gry Call of Duty Ghost. Tak mówię, że Ghost się ostatnio zacząłem niegmania, czy jest to oczywiście deathmatch drużynowy na mapie Siege. Szczerze mówiąc, na tej mapie gram drugi raz, pomimo tego, że mam przegrane 28 godzin w tą grę w momencie, gdy nagrywam właśnie ten filmik. Tak, drugi raz na tej mapie gram, bo jakoś zwykle mi losuje na mapy. Jeśli widzicie ten gameplay, to znaczy, że miałem dobre staty. Jeśli miałem kiełowe staty, to znaczy, że tego gameplaya na kanale nie będzie. Ogólnie będę nagrał dużo takich gameplay z kodów, z Medal of Honorów, Battlefieldów. Tak, mniej więcej taki gameplay na kanale niż Let's Play. Ogólnie chcę tak przejść bardziej w tryb FPS-owy, o aktualnie, gdyż jakoś robienie Let's Play jakoś mnie teraz, że tak powiem, jakoś nie kręci, to teraz sobie pogrywam właśnie w FPS-y i właśnie teraz maniaczę od 3-4 dni właśnie w Call of Duty Ghosts, czyli dosyć znany tytuł. Nie posiadam do niego żadnych DLC, aczkolwiek planuję kupić, gdyż ostatnimi czasy naprawdę zaczęło mi się przyjemnie w tą grę grać, bo gdyż została ładnie zoptymalizowana i gra wygląda naprawdę, no, nie jest jakaś super elo mega rewolucja, ale no. Zobaczymy, jak na tej mapie pójdzie. Ogólnie gram swoją ulubioną bronią, czyli właśnie Honey Badger z tłumikiem, który mam oryginalnie wmontowany, uchwytem oraz amunicją przeciwpancerną. Gram tylko tą bronią, mam na niej około plus 1000 zabójstw. Grałem też SA805, która aczkolwiek nie przypadła mi do gustu, oraz AK12, którym grałem się do pełnego czasu wybornie, odkąd nie odkryłem właśnie tej broni, którą teraz właśnie posiadam. Wow. Ogólnie w tym kodzie wykręcam teraz najlepsze wyniki. Nie zawsze. Zobaczymy, jak mi pójdzie na tej mapie. Jak mówię, gram na nich dopiero drugi raz, więc nie spodziewam się niczego specjalnego z mojej strony. No dobra, tam jest ten snajper, to ja tam nie idę. Ogólnie grałem na maksa. Pewnie słyszycie bardzo cicho. Nie wiedziałem. Bardzo cichutko. Dlatego przez ustawienia. A ja mam grę na full. Czekajcie, tylko sobie trochę podgłośnie. Dzięki czemu słyszę wszystkie kroki. Jest moc. Zobaczymy, zobaczymy. Wszyscy są. Jakoś trudno się znaleźć z wrogami na tej mapie. Tu gdzieś on był? Nie. Mało się orientuję w tej mapie, jak już mówiłem, i właśnie tak sobie teraz błądzę. Z tego, co się orientuję, tam jest jakiś snajper. Monotonia na tej mapie widzę. Tam jest snajper, to ja sobie go wezmę w ten, w tango. Się nie spodziewał niczego chłopaczyna. Właśnie już trochę rozkręciłem. I setkę. Niestety już uległ zniszczeniu. Chciałem na początku nagrać z kamerką, mówię nie. Dlatego kamerka nie jest potrzebna. I zresztą nie miałbym gdzie umieścić, bo w każdym rogu tutaj coś jest.
ogóle posiadam te podstawowe klistryki, jakby ktoś nie zauważył. Oh, Pies za kimś pobiegł. Ojojoj. Nieładnie tak mojego psa zabijać. Nie tu mógłbym rzucić tą paczkę z maniakiem. Fajny killstreak swoją drogą. Niech panie to jakaś na drzewo. Ale tak szybko, 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 szybko. Dobra. Oj, dziwne, nie? Że cię za tak. Ojo. Ale was jadę jak chcę. Serię 15 ofiar, dziękuję. Chciałem się trochę zregenerować. Dziewiętnaście, dwa, fajnie. Gameplay na pewno na kanale jest. No, chyba się to nie regeneruje, taka bieda. Znaczy no, na maniaku oczywiście, o to mi chodzi. Świeże mięsko! Mam już do rzucania? Lol. A drugi raz na tej mapie gram. Ha. Myślę, że by wychodzili, bo taka cisza, to nagle nic się nie strzela, nic. A ktoś we mnie strzela. Strzelał. Zaraz zginę, to jest pewne. Na mniejszych mapach maniaki można zrobić naprawdę niezłą sieczkę, naprawdę genialną. Takim strike zone. Na Stormfront, jak wrogowie są na respie. Na Freefall, na Free... Wow, na Freefall to już w ogóle. A, to ty nasz, dobra. O, oni też mają maniaka. Maniak versus Maniak. Zabili mnie. Kiepsko. A teraz oni mają maniaka. Fuck. Maniakowi się nie ucieknie. Tędy widzę, nikt nie chodzi. Wow, wow, wow. Pomyliłem się. Zostało 50 sekund do końca meczu. Mecz już jest wygrany. Raczej do maksymalnej ilości punktów już nie dobijemy. Ze względu na rozmiar mapy. Ale...
O, czemu ja wrogów? Aha, o, tam pewnie ktoś. O, właśnie, w sumie. No. O, ktoś wszedł z mojego tego. O. O. He, cóż. Beautiful. Tu doliczyłem last killa, genialnie. Jeszcze trafiłem sobie ten. No dobra, w tym gameplay tyle. Myślę, że się podobało i do zobaczenia w innych gameplayach z Call of Duty Ghosts. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, bye.